Bridgertonowie to jest tytuł serialu, który zrobił niesamowicie dużo zamieszania w Netflixie. Netflix, platforma streamingowa, na początku roku zaproponował pierwszy sezon, jeden sezon opowieści pod tytułem Bridgertonowie. To jest serial, serial, który rozgrywa się na początku XIX wieku w Anglii, więc jest kostiumowy w wysokich rodzinach, wysokiego rodu, a więc piękne pałace, piękne domostwa, piękne stroje, bale, bardzo często także bale u królowej. Wtedy królową była królowa Charlota, yy, 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 słynna żona szalonego króla. W sumie Charlotta była dosyć szczęśliwą małżonką, bo dała królowi wiele dzieci i była z tego bardzo zadowolona, no, ale nie mogła się przez dużą część swojej kadencji cieszyć towarzystwem męża, no bo poważnie psychicznie zachorował. No i to są czasy regencji, czasy regencji kiedy w Anglii Panuje y, 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 król nieletni, no, a w związku z tym nie on wykonuje władzy, tylko właśnie królowa Charlotte. Y, no i tyle z tej historii. Więcej nie, będziemy, nie będę próbował Państwu przybliżać historii, bo pierwszy i podstawowy błąd, jaki można zrobić, oglądając serial Bridgertonowie, to jest traktować ten serial jako źródło wiedzy historycznej, źródło wiedzy o tym, y, jak wyglądało życie w y, Anglii na początku XIX wieku, na czym polegało życie w Anglii w okresu regencji i w ogóle wyciągać wnioski na temat prawdy, poszukiwać faktów. Nie od tego są seriale kostiumowe na Netflixie. To jest, proszę Państwa, rozrywka. Ten serial jest y, oparty na książce y, bardzo podczytnej autorki, która się specjalizuje właśnie w historycznych powieściach, ale powieściach, czyli y, y, bardzo luźno tam historia jest traktowana y, na, na, na kanwie pewnych faktów historycznych, opowiadane są historie no, takie, jakie się lubi czytać, w tym wypadku. O romansach. Ta autorka to Julia Queen. E, ona napisała wiele książek e, i także ta seria o Bridgertonach e, no, ma 8 tomów e, i m, w związku z tym jest z czego produkować następne m, sezony, ale to nie było oczywiste. Kiedy showrunner e, tego serialu, e, czyli Chris Van Dusen, e, e, z Podpisywał kontrakty z aktorami, podpisywał yy, kontrakt z Netflixem, podpisał go na jeden sezon. I stąd yy, wynikły różne potem perturbacje, bo kiedy się okazało, że Bridgertonowie to jest wielki sukces Netflixa tak wielki, że brak Bridgertonów może w ogóle zaważyć na przyszłości tej platformy streamingowej, ponieważ okazało się, że tysiące, y, 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 ty, tysiące widzów Netflixa w momencie, kiedy skończył się se sezon, y, skończył się serial Bridgertonowie, po prostu kasowało swoje abonamenty. Wycofywali się, ponieważ y, y, uzależniali Swój powrót do Netflixa od tego, czy będzie dalszy ciąg Bridgertonów. Netflix nie miał żadnych wątpliwości. Trzeba robić. Zresztą jest już podpisany kontrakt. Wiadomo, że będzie dalszy ciąg, że, no nie wiem, czy na wszystkie osiem serii, osiem sezonów, ale w każdym razie następny tom na pewno będzie realizowany, bo mamy tutaj. Dwie rodziny: tytułową Bridgertonowie i drugą Fetteringtonowie. Ci Fetteringtonowie, tak notabene, nazywani są Kardashianami epoki regencji. To już nam daje wskazówkę, co to za serial. Ale do tego zaraz wrócimy. Na razie wracamy do Bridgertonów. Otóż y, y, pani Lady Violet Bridgerton, y, czyli matka Rodu, ma ośmioro dzieci. Zresztą y, nazywanych y, y, imionami, które zaczynają się od kolejnych liter alfabetu. A, B, C, D, E, F i tak dalej. Osiem pierwszych liter alfabetu to ośmioro jej dzieci. Y, no i będziemy oglądać kolejne, Losy, kolejne historie tych dzieciaków. Zaczęliśmy od najstarszej córki. Która się nazywa Dafne, Dafne Bridgerton. Zagrała ją Febe Dynamores znakomicie, moim zdaniem. No to jest ta piękna dziewczyna, która jest na plakatach i, 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 i która jest przedmiotem uwodzenia i przedmiotem marzeń pięknego księcia, księcia Hastingsa, którego gra no, sensacja tegoroczna, sensacja aktorska. Nie tylko Anglii, bo w ogóle to jest angielski serial. Pan się nazywa Regge Jean Page i jest ciemnoskórym Anglikiem, właściwie urodzonym w Zimbabwe, wychowanym w Wielkiej Brytanii, robiącym teraz karierę w Stanach Zjednoczonych. No, i to, co budzi niesłychane emocje, to informacja, że w drugiej sezonie Bridgertonów nie będzie właśnie tego pięknego młodzieńca. Bo proszę Państwa, on wygrał w, no, w IMDb, czyli w takim podstawowym, najważniejszym serwisie internetowym zajmującym się filmami. Został uznany odkryciem roku. I no, jest to taka postać, która wzbudza niesłychane zainteresowanie. Mówi się nawet o tym, że to właśnie on miałby być następnym odtwórcą roli Jamesa Bonda i pierwszym ciemnoskórym Jamesem Bondem. No a poza tym jest przedmiotem westchnień i pani panów pewnie, bo jest wyjątkowo piękny i zdolny, i to wszechstronnie zdolny, o czym też za chwilę jeszcze będę opowiadał. No więc oni, Febe i książę Hastings, czyli Simon, są głównymi bohaterami tego pierwszego tomu, i już wiadomo, że w drugiej serii, w, w drugim sezonie, nie będzie właśnie Simona, czyli, czyli tego pięknego młodzieńca, ponieważ on zaczął robić tak dziką karierę, że napodpisywał już kontrakty do kolejnych filmów, i to filmów fabularnych, kinowych, duże, główne role. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że kontrakt z Netflixem na Bridgertonów opiewał na jeden sezon. Tam nie było zobowiązania do ciągłości. W związku z tym on podpisywał następne kontrakty, bo one się zaczęły sypać. No, i już wiadomo, że w drugim sezonie wystąpić nie będzie mógł, bo wtedy będzie zajęty na planach innych filmów. Natomiast, i tutaj ważna wiadomość dla wszystkich załamujących ręce i rozpaczających tęsknoty za tak pięknym i zdolnym młodzieńcem, że Później nie jest to absolutnie wykluczone, żeby wrócił. Bo jako mąż najstarszej córki yy, będzie cały czas w rodzinie, no, on już jest w rodzinie w tej chwili. wżenił się w Bridgertonów. Można powiedzieć, chociaż to raczej Bridgertonowie wrzenili się w Hastingsów. No, ale tak czy owak na pewno będzie w rodzinie i w następnych sezonach, jeśli one będą produkowane, a wszystko wskazuje na to, że tak, wróci piękny reggae Jean Page. Powiedziałem, że o nim jeszcze dwa słowa mam do, do e, 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 przypomnienia Państwu. Otóż to jest bardzo. Ciekawy aktor, który również zaczął karierę wokalną. Ze swoim bratem tworzył duet, i w duecie nagrywa piosenki, współczesne piosenki, które pokazują, że on dysponuje niesłychanie pięknym głosem. To jest taki głos trochę przypominający Frediego Mercury. Więc co będzie z tym młodym chłopakiem? To naprawdę nie wiadomo. On w tej chwili jest koło trzydziestki, no i kariera stoi otworem przed nim. Właściwie pandemia może tylko pokrzyżować te plany. Miejmy nadzieję, że nie, ale niewątpliwie jest to najgorętsze odkrycie męsko-aktorskie, powiedziałbym, ostatnich miesięcy. No i jeśli dalej są robione takie zestawienia najbardziej seksownych mężczyzn świata, w przez wiele lat Brad Pitt wygrywał, to podejrzewam, że on może być jednym z kandydatów do wygranej w tegorocznym takim zestawieniu. Co, bo jest, jest po prostu atrakcyjny. Co producenci tego serialu bardzo często i chętnie i powiedziałbym szerokim gestem prezentują w serialu. Bo w tym serialu, proszę Państwa, mimo że jest kostiumowy i że rozgrywa się na początku XIX wieku, więc naprawdę to nie jest okres, który, który moglibyśmy posądzać o jakąś daleko, idącą, daleko idące rozluźnienie erotyczne. A tutaj mamy. Tutaj mamy dużo scen, no co tu dużo mówić, panie e, dobierają się do panów, bo taka jest prawda o tym e, serialu. Tutaj panie dobierają się do panów, a nie panowie do pań. Nie wiem jak to jest. Podejrzewam, że to duch czasów, dzisiaj panie rządzą. W każdym razie, o ile dawniej w filmach byliśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy miało dojść do zbliżenia, to mężczyzna rzuca się na kobietę i jak najszybciej chce rozpiąć stanik, rozpiąć suknię i dorwać się do piersi i podziwiać je. No i my razem z nim, jako widzowie filmów, teraz tak nie ma. Teraz jest tak, że kobieta się rzuca do pasa mężczyzny i rozpina mu pasek i rozporek, bo się chce jak najszybciej dorwać do tego, co jest na męskim podbrzuszu i niżej. No, warto tutaj wspomnieć o tym przy tym rozbieraniu, że w tamtych czasach no, zdarzało się trochę inaczej ubierać. I tutaj mamy aktorów, którzy praktycznie nie bardzo widać, żeby nosili bieliznę, tylko rozrywane są te guziki, i już w zasadzie jest stuprocentowa gotowość do odbycia zbliżenia. Myślę, że to właśnie powoduje. I to skojarzenie, o którym wcześniej wspomniałem, drugiej rodziny prezentowanej w Bridgertonach, czyli Feteringtonów, tę rodzinę, jak powiedziałem, nazwano Kardashianami. Dużo tam jest takiego prostactwa i bogactwa, no, a właściwie udawania bogactwa bardziej w tamtym przypadku. I dużo jest takiej pustoty i złego gustu. No, to, to jest nie najgorsze jeszcze skojarzenie związane z tym festiwalem Przepraszam, z tym serialem. Ponieważ jest jeszcze drugie porównanie, dużo cięższy kaliber. Otóż porównuje się serial Bridgertonowie, uwaga, do filmu 50 twarzy Greya. No, to już jest poważne porównanie, ale uzasadnione, bo tu też jest dużo, bardzo seksu i to takiego właśnie seksu pokazywanego bardzo dosadnie, bardzo dokładnie. O tym będę dzisiaj mówił wyjątkowo w części premium, bo jeśli Państwo życzą sobie, żeby na ten temat porozmawiać, to w części premium dodatkowej, po gążku, kiedy już będzie po recenzji, proszę bardzo, będę służył kolejnymi informacjami, ale tylko dla chcących i dla wybranych, żeby nie być posądzonym, że ja Państwa tu epatuję seksem. Broń Boże. Teraz spróbuję epatować czymś zupełnie innym. Na czym polega wyjątkowość tej opowieści? No, oczywiście chodzi tutaj o to, żeby jak najszybciej wydać córki za mąż, i generalnie wokół tego jest cała opowieść pierwszego sezonu Bridgertonów y, zawiązana. Y, żeby no, tę najstarszą, od niej trzeba zacząć, bo panie, pamiętają Państwo, że dawniej było tak, że po kolei, nie ma, że najmłodsza pierwsza pójdzie. Po kolei trzeba. Więc pierwsza była Febe i e, Dafne, przepraszam, grana przez Febę. E, no i, 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 i nie było trudności z wydaniem jej za bo była niesłychanie piękna, no nawet królowa. Charlotte powiedziała, że, że jest najpiękniejsza. Taka, a propos królowej Charlotte, to nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że w tym serialu ona jest ciemnoskóra. Jeśli by Państwo chcieli sprawdzać w Wikipedii, w Encyklopedii czy w innej historii Anglii, czy rzeczywiście Królowa Charlotte miała afrykańskie pochodzenie, to proszę sobie dać spokój, nie miała. Miała pochodzenie jak najbardziej niemieckie i naprawdę nie była ciemnoskóra. To jest jeden, jedna z wielu niedokładności historycznych, i dlatego apelowałem do Państwa już na samym początku. Aby Państwo nie traktowali tego serialu zbyt poważnie jako źródło historii i nie sugerowali się tym, czy tak było naprawdę, czy nie było. Nie było. To jest fantazja, to jest opowieść miłosna. Natomiast jest w tym i tu jest rzecz, na którą proszę zwrócić uwagę, szczególnie jeśli Państwu się nie podoba odchodzenie od historii, to proszę zwrócić uwagę, że jeśli tamto potraktują Państwo za minus. Taką, taką, taką negatywną cechę tego serialu, to, że się nie trzyma historii, to ja zwracam uwagę na plus, czyli na coś dobrego. Otóż ten serial, pomimo tego, że taki grejowski, niby i taki Janowski, i tak możemy go łatwo zlekceważyć i jeszcze, jeszcze mu dodać jeszcze kopę jednego i powiedzieć, że to harlekin. A co? I jeszcze tam coś można wymyślić, żeby, żeby yy, yy, obniżyć wartość tego serialu. To ja powiem z drugiej strony, ale mamy tutaj coś, co ja uwielbiam. Nie wiem, czy państwo się tym potrafią cieszyć i lubią cieszyć, ale ja cieszę się grą. Grą, czyli pewną tak, taką yy, Grał z wyobrażeniem, z wiedzą, z fantazją, z poczuciem humoru. To jest gra to jest mieszanie prawdy z nieprawdą i tyle sobie Państwo z tego wyciągną, ile Państwo wiedzą. Im większą Państwo mają wiedzę, im większą Państwo mają lotność umysłu, im więcej Państwo potrafią zauważyć, im więcej rzeczy potrafią Państwo skojarzyć, tym większą będą Państwo mieli przyjemność. A jak Państwo tej lotności nie mają, to powiecie, że to jest harlekin. No więc mamy tutaj grę. Mamy grę z prawdą, jeśli idzie o kostiumy. Yy, reżyser i yy, showrunner. Showrunner, przypominam, to jest teraz nowa funkcja kogoś ważniejszego od reżysera, bo w serialach jest tak, że reżyserzy czy reżyserowie, reż tu, tu dużo kobiet reżyserowało, reżyserują po dwa, jeden odcinek, dwa odcinki, czasem trzy odcinki, różnie to bywa w serialach. Natomiast nad nimi jest osoba showrunnera, czyli kogoś, kto prowadzi. Cały serial i nad wszystkim czuwa, i wszystko koordynuje, i też pilnuje, żeby różni reżyserzy no, trzymali ten sam styl, żeby odcinki się nie różniły konwencjami między sobą. Krótko mówiąc, to on jest najważniejszą osobą, już nie reżyser w serialu. I w tym wypadku była decyzja, żeby dać kostiumologom. Kostiumografom, twórcom kostium, kostiumów, ale także scenarzystom, wolność, fantazję, pozwolić im oddać ducha naszych czasów. Naszych czasów, które mieszają wszystko ze wszystkim, w których jest walka o zmianę pozycji społecznych, różnych osób różnych warstw, róży, o, o y, poprawne politycznie spojrzenie na wiele aspektów życia. Y, w związku z tym mamy tutaj ciemnoskórą królową po to, żeby pokazać, że ciemnoskórzy aktorzy mogą grać tak samo jak, jak biali role, choćby nawet i historyczne. I co z tego? Jeśli mieliśmy mm, kiedyś mm, spektakl Hamleta, w którym Hamleta grała kobieta, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, w teatrze. I było dobrze. To, przepraszam, ale dlaczego nie może być królowa Niemka z pochodzenia? Nie może być czarnoskóra, czy ciemnoskóra? Może być. Tym bardziej, że jest bardzo fajnie zagrana, bo rolę królowej Charloty gra Gołda Reshevell. Notabene, y, tak jeszcze raz sprawdziłem, y, bo mam tam y, ściągę. Gołda. No fajnie, jeszcze gołda na dodatek, y, y, nie dość, że ciemnoskóra, y, królowa, która y, gra tak naprawdę Niemkę. Fantastycznie, to jest właśnie duch naszych czasów. Wszystko jest splecione, pogmatwane i nic nie jest jasne i nic nie jest podzielone. Sukienki. Sukienki szyte są, proszę państwa. To nie są jakieś stare, zachowane, yy, piękne stroje z epoki. One wszystkie są szyte. Szyte są do serialu, szyte są z materiałów. Które y, y, są nowoczesnymi materiałami, wobec tego z całą pewnością w okresie regencji ich nie było. Nie dość tego. Szyte są y, tutaj y, y, kreacje y, y, pań w kolorach, których się wtedy nie stosowało. Y, taka wolność. A dlaczego nie? A dlaczego się nie pobawić? A dlaczego nie puścić wodzy fantazji? Tu, ma, tu jest miejsce na fantazję. Oglądając ten serial, można po prostu odpływać, odpływać i fantazjować sobie i mieszać, łączyć takie rzeczy, które się z sobą nie dały połączyć. Powiedzą Państwo, ale to przecież jest bez sensu. Dlaczego nie pokazać historii taką, jaką była? Proszę bardzo, można pokazać najlepiej w filmie dokumentalnym. A w takim filmie fabularnym, czy jeszcze bardziej w serialu, który jest rozrywką, i, i, i który jest taką błyskotką towarzyską, tak naprawdę, czemu nie popuścić właśnie wodzy fantazji, i nie, niech się dzieją różne ciekawe i dziwne rzeczy, na przykład muzyka. Muzyka tutaj jest z epoki, znaczy teraz jest skomponowana, ale w duchu epoki i gra taki zespół y, 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 muzyki klasycznej. Y, bardzo to jest wszystko stylowe, tylko że raz po raz rozpoznajemy y, znane przeboje przeboje z aktualnych list przebojów. Jeśli Państwo się będą zastanawiali, oglądając ten serial, czy mnie się wydaje, czy to jest Bad Guy Billy Eilish? To jest Bad Guy, Billie Eilish. Ona fantastycznie to śpiewa w sposób nowoczesny, a tutaj to jest zinstrumentowane na mały zespół kameralny muzyki klasycznej i brzmi pozornie zupełnie inaczej. No, melodia jest ta sama. Mogą Państwo tutaj poznać. Przebój, który jest w tej chwili bardzo lubiany i popularny w Wielkiej Brytanii, gdzie działa Celest, młoda dziewczyna następczyni Emi Winehouse, i jest taki przepiękny jej utwór z jej repertuaru, który jest zaśpiewany, a właściwie zagrany, bo rolę głosu przejmują skrzypce. W stylu klasycznym. To jest jeszcze jeden żart, pomieszanie tamtej epoki z naszą epoką. I znowu odwołuję się do tego, co już wcześniej powiedziałem. Jeśli Państwo sobie znajdą to i połączą, i skojarzą, i w ogóle zauważą to, to macie dodatkową przyjemność. To jest ta gra. To jest ten moment, kiedy macie premium, kostka wyrzuciła 6, i to 6 daje możliwość przeskoczenia podwójnie daleko na tej linii poznawania serialu. Dodatkowa premia, dodatkowa nagroda. Na tym polega gra i na tym polega przyjemność z gry w takim serialu. Jak Bridgertonowie. Nie można do tego tak siadać, tak poważnie to rozobaczę. No, nie, to, to się nie zgadza. W ogóle, to jest głupie, to jest głupie. To w ogóle ja, tak jeżeli nie będę taki głupot oglądał, nie, to nie. Ale jeżeli dla przyjemności obejrzą państwo ten serial i zaczną zagarniać te różne od, te znalezione y, y, niuanse, to, 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 co się nie zgadza, to, co jest tam wplecione z naszej epoki, to, co jest jakieś takie wyjątkowe, to czemu się z tego nie ucieszyć? To tylko ma Państwa ucieszyć. Tak jak uroda e, e, k księcia Hastingsa, czyli reggae Jean e, Page'a. E, myślę, że to już czas na ocenę tego serialu. E, Najpierw będzie gong yy, z misy tybetańskiej, żebym uczciwie Państwu patrząc w oczy powiedział, co myślę. Jest ładnie. Jest taki dźwięk, że można się uzależnić od niego. 6 na 10. No, bo to nie jest wielkie dzieło. Jeśli się chce pobawić tą grą. To jest fajna zabawa. Ale 6 na 10, bez przesady. Nie, nie będziemy tak udawać, że to jest wielkie osiągnięcie i że to jest arcydzieło. 6 na 10 jest bardzo przyzwoitą oceną. A teraz pamiętają Państwo, że ja zapraszam jeszcze do części premium. Będzie mały gążek. Część premium tylko dla tych, którzy chcą porozmawiać, a może raczej posłuchać, co ja mam do powiedzenia w kwestii tych scen erotycznych w Bridgertonach. Chyba, że to Państwa w ogóle nie interesuje. Gążek. Słuchajcie, coś? Totalnie delikatny. Ja to naprawdę potrafię delikatnie. Proszę Państwa, toczy się teraz dyskusja. Na temat aktorów, tego jak wolno z młodymi aktorami obchodzić się w szkołach teatralnych, ale w ogóle też z aktorami w teatrach, że to są przecież wrażliwi ludzie, że nie mogą być poddawani takim krańcowym emocjom, a na pewno nie może to być na nich wymuszane. Jednym z wrażliwych Elementów w zawodzie aktorstw, aktorskim jest, yy, jest rozbieranie się, jest seks, sceny seksu. To Polakom prawie nigdy nie wychodzi. Można całą pracę doktorską, moim zdaniem, napisać, dlaczego polskim aktorom nie wychodzi seks na ekranie. Stacznie też nie. Ale to zostawmy tam pracę doktorską kogoś innego. Ja tak, tym się nie będę zajmował. Natomiast chciałem powiedzieć, że w tym serialu na tych młodych angielskich aktorach można zobaczyć, że można sobie radzić z seksem. Ja sobie zadaję trud, żeby trochę poczytać i dowiedzieć się, jak te sceny nagrywali ci bardzo młodzi, 20 dwudziestoparoletni aktorzy. No, przede wszystkim główna bohaterka pierwszego sezonu Bridgertonów, czyli, yy, czyli Dafne, yy, aktorka, przypominam, nazywa się Febe Dinevor i ona udzieliła kilka, kilku wywiadów, w których powiedziała uczciwie, że sceny, yy, no, szczególnie ta scena, która dla niej była najbardziej trudna do zagrania, to była scena masturbacji. W której ona się uczy poznawać rozkosz, jakie, jaką może y, dać jej, jej własne ciało. I dostała instrukcję, jak to zrobić. Więc pierwszy raz odkrywa przyjemność erotyczną, którą dają, y, 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 które daje jej ciało. I ona się masturbuje. To jest długa bardzo scena. I powiedziała, że Bała się tej sceny bardzo, ale dostała polecenie, i wiadomo było, że tu nie ma żadnego udawania, ani tu nie ma żadnej zmienniczki. Bardzo często w tych dyskusjach o aktorach, aktorkach czy w Polsce czytałem takie opinie w internecie, w dyskusjach na ten temat, że, że przecież aktorka nie musi grać scen erotycznych, od tego są no, jakieś osoby, pracownice seksualne, które można zatrudnić, żeby pokazywały te sceny. Dlaczego od aktorki żądać czegoś takiego? No, nie do końca. Mnie się wydaje, że to jednak wchodzi w zakres, że tak powiem, obowiązków aktorskich. I oczywiście może się zdarzyć, że są aktorki i aktorzy, którzy sobie tego nie życzą i tego nie grają. Jasne, wtedy, wtedy prosta sprawa, nie powinni grać takich ról, które wymagają takich scen i już. W tym wypadku Febe nie udawała. Przeżywała, przeżyła prawdziwy orgazm w trakcie filmowania. I teraz powiem Państwu coś, co nawet mnie bardzo zaskoczyło. Nawet mnie, byłego redaktora naczelnego Playboya. Otóż okazuje się, że na planie tego serialu Bridgertonowie w Wielkiej Brytanii było obecnych bardzo wiele osób, nie tylko ekipa filmująca. Byli na przykład właściciele domów wynajętych. Do w, w, domów z epoki, z okresu regencji. E, no, właśnie do, do scen we wnętrzach były te domy wynajęte, i w jednym z nich realizowana była scena właśnie tej masturbacji w łóżku. I otóż, yy, yy, nie wiem, czy właścicielka tego domu, czy przedstawicielka właścicielki, czy więcej było tych przedstawicieli, byli ca cały czas obecni, patrzyli się na tę scenę i wydawali polecenia aktorce. Mianowicie, na przykład, proszę uważać na zagłówek. Jest zabytkowy, żeby, żeby nie rozwalić go. Proszę delikatniej się poruszać na łóżku. Proszę tego y, nie, nie dotykać. Ponieważ oni byli od tego właśnie, żeby przypilnować, aby w trakcie filmowania w serialu nie uszkodzić żadnego sprzętu i w żaden sposób nie narazić ekipy na dodatkowe koszty, które by wynikały z uszkodzenia tak zabytkowego, pięknego domostwa z okresu regencji. I teraz, jak to wszystko połączyć w głowie? Tej młodej 21 czy 22-letniej, już nie pamiętam ile ma febarium, a początku kariery młodą dziewczyną, jak to połączyć w jej głowie z y, prawdziwą, nieudawaną sceną masturbacji? To jest bardzo poważne pytanie. Ja sobie zawsze wtedy przypominam, co powiedział wielki reformator teatru Edward Gordon Craig, który na początku XX wieku, w 1901 roku, przeprowadził wielką reformę teatru. I to on właściwie był jednym z tych, którzy stworzyli zawód reżysera. Bo w XIX wieku, proszę państwa, nie było w teatrze reżyserów, tylko byli inspicjenci. I aktorzy sami grali, jak chcieli. Więc on stworzył tak naprawdę nowoczesny teatr. I on właśnie mówił, że wszystko w teatrze da się zreformować, oprócz aktora. Aktor jest najtrudniejszym do zreformowania elementem teatru i właściwie jego zdaniem niepotrzebnym. On, syn aktorki, wychowany w kulisach teatru i całe życie spędzający w teatrze, który potem zresztą był reżyserem teatralnym. On powiedział, że jest tyle kłopotów z aktorami i z ich psychiką chwiejną, że on uważa 1901 rok, że należałoby wymyślić nadmarionetę, czyli sztucznych aktorów, którzy byliby poruszani zgodnie z wolą reżysera, bo wtedy dopiero można by kręcić czy realizować wszystkie zamierzone sceny i przy scenach sek takiego seksu czy takiej da masturbacji na przykład to mnie się wydaje, że ten duch Edwarda Gordona Craig'a tam gdzieś przechodzi za łóżkiem gdy, gdy pani domu krzyczy proszę uważać, bo, bo za bardzo trzeszczy to łóżko proszę się tak gwałtownie nie ruszać bo w tym szaleństwie Musi być jakaś metoda i trzeba znaleźć jakiś sposób wyjścia z tego szaleństwa, bo po drugiej stronie szaleństwa jest, są państwo, którzy chcą oglądać taki serial. A kiedy ten serial się kończy, to no może nie państwo konkretnie, ale ci państwo głównie ze Stanów Zjednoczonych krzyczą, że jej kurety jak to się skończyło, my chcemy dalej, dalej, dalej. Jak nie będzie dalej, to dziękujemy i rezygnujemy z subskrypcji, z abonamentu. No więc państwo chcą to oglądać. A jeżeli chcą, to trzeba jakoś to wymyślić. No aktorzy mają prawo skarżyć się, że są postawieni w trudnej sytuacji i to właśnie przez nas, przez widzów, na naszą prośbę czy też za naszą zgodą. Są tak Maltretowani na planie. Ale ja, dla równowagi, mam jeszcze jedną moją opowieść. Kiedy się okazało, że to ja, widz, a raczej słuchacz, zostałem w pewien sposób zawiedziony przez artystów, których wielbiłem. Pewnego razu jeździłem po Niemczech z Wielką Orkiestrą Symfoniczną. Nie chcę już mówić, skąd była ta Wielka Orkiestra Symfoniczna Polska, z Warszawy, ale nie chcę mówić, która. I ta orkiestra grała 9 Symfonię Beethovena na różnych koncertach, które były realizowane w Niemczech. Ja byłem wtedy z Niną Terentiew, realizowaliśmy film dla dwójki właśnie z tego wydarzenia. I jeździliśmy autokarem razem z muzykami. Autokarami, bo to wielka orkiestra symfoniczna, więc w, w kilka autokarów było. I, yy, yy, no, I z nimi spędziliśmy parę dobrych dni. I wtedy zorientowałem się, że niektórzy z nich nie są fajni. Pijani jeździli, zasyfieni. Szczególnie pamiętam klarnety. Yy, yy, miały tendencję do takiego popadania yy, w niepokój egzystencjalny, i klarnety też się tłukły między sobą najbardziej. I kiedy właśnie widziałem, jak oni się tłuką i leci krew, i, i w ogóle scena jak z podbudki z piwem, a to są ci, którzy wydobywają dla nas słuchaczy te przepiękne dźwięki Beethovena dziewiątej symfonii i bez nich nie będzie tej dziewiątej symfonii, bo żeby ona mogła zabrzmieć, to oni muszą zagrać, a oni w moich oczach zawiedli. Nie byli tacy, jak ja sobie wyobrażam artystów. Ja już sobie nie wyobrażam teraz. Przez te wszystkie lata, przez te wszystkie podróże, przez te wszystkie obserwacje, nie, nie mam wyidealizowanego obrazu artysty, i też nie oczekuję po nim, że, że będzie doskonały. Ale chcę, chciałem powiedzieć, że te oczekiwania. I zawód, i protest, bo ja wtedy napisałem, pamiętam artykuł po powrocie pod tytułem Diabeł nuci Betowena i, 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 i oskarżyłem muzyków o to, że, że zachowują się w sposób dramatyczny i że nie są godni grać tak wspaniałych dźwięków. I pamiętam, że związek zawodowy tych muzyków wystąpił do mojej gazety z protestem, że ja ich oczerniam. No trochę się działo, a ja się zawiodłem. Tak samo. Jak, jak myślę, mają prawo zawieść się aktorzy, gdy są traktowani na prośbę publiczności, a może reżyserów w niewłaściwy sposób podczas prób? Tu nie ma idealnego wyjścia. I taka poprawność polityczna, mówiąca, że tu tak trzeba, tu tak i to jest dobre, a tam to jest niedobre, ja w to wierzę, że to jest słuszne. Ale nie do końca mi się to wiąże ze sztuką, która, żeby pulsowała, musi się opierać na czasem skrajnych emocjach i czasem wymaga skrajnego wysiłku. A po skrajnym wysiłku następuje odreagowanie. A odreagowanie ma to do siebie, że czasem prowadzi do, yy, do przegięcia. I czasem prowadzi za daleko. Ale jeżeli będziemy tak po księgowemu układać, co kto i do czego ma prawo w sztuce, to będzie zgodnie z zasadami i będzie zgodnie z prawem, i będzie zgodnie z tym, jak powinno być, ale sztuka będzie średnia. Taka jest moja obawa.